Dzień dobry, Marcin Kikut, Biznes i Sport. Moim gościem twórca Body Chiefa, Marcin Mazurek. Dzień dobry, Marcin. Witam Cię. Witam serdecznie. Miło gościć. Marcin, reprezentacja Polski U15, Lech Poznań, Warta Poznań i lądujemy w Body Chief. Jak to się stało? Bo pamiętam Cię z rezerw Lecha, tam się poznaliśmy. Dokładnie tak. Dawne czasy, piękne czasy. Jeszcze wtedy człowiek myślał, że będzie piłkarzem. I też tak myślałem. O tym możesz śmiało powiedzieć, że tą karierę udało się zrobić. Ja próbowałem mocno do pewnego momentu, oczywiście. Ale bardzo fajnie wspominam te czasy, czy nasze wspólne granie w rezerwach, czy też później pierwszoligową Wartę Poznań, także... Franciszek Smuda. Franciszek Smuda. Nie chciał mnie co prawda zapraszać na treningi pierwszego zespołu, ale... Nie wyrzucił do drugiego, dlatego się tam spotkaliśmy. Dokładnie. Było wesoło i na pewno było warto się spotkać, bo przynajmniej tak, mamy okazję dzisiaj tak, porozmawiać. Znajomość. No ale jest catering, jest niesamowita marka i no, dzisiaj jesteś na piedestale. Ale ja wiem, Ty to wiesz, ale niech też inni dowiedzą, że to nie jest taka prosta sprawa. Zaczynało się od krojonej marchewki, Fiata Pandy, no i tak trzeba było walczyć. Tak, dokładnie, dokładnie. Muszę przyznać, że grając w piłkę nie myślałem, że życie poprowadzi mnie w tym kierunku, w kierunku gastronomii. Tak jak powiedziałem, wiązałem duże nadzieje z piłką nożną, aczkolwiek przyszedł moment, w którym należało troszeczkę zweryfikować. Który to był? 10 lat temu, także 23-4 lata, tak, dokładnie. Wtedy stwierdziłem, że jednak warto pójść inną drogą. Nie było to oczywiście łatwe, bo od dziecka człowiek marzył o tym, żeby całe życie, powiedzmy, całe młode życie, całe sportowe życie, żeby być związanym ze sportem, z piłką nożną, ale jakby nie żałuję tej decyzji, bo myślę, że ona była bardzo dobra i pozwoliła mi na inną przygodę, która również jest bardzo fajna i która nadal uczy mnie wielu rzeczy, a która także, bądź co bądź, ze sportem ma pewne wspólne aspekty. Dobrze, ale tutaj mnie cały czas intryguje ta historia, dlaczego akurat dietetyka? No bo jadłeś fast foody w rezerwach? Żartuję oczywiście, prowadziłeś się zdrowo, tak jak ja, to wiem. W każdym żarcie jest trochę prawdy. Tak, to wiemy, tak, że się prowadziliśmy zdrowo. Ale wylądowałeś, czy to wtedy była już mocna nisza? Ty byłeś pierwszy na rynku? Tak, cały czas myślę o tych fast foodach, czy ja naprawdę tyle fast foodów jadłem, ja ale mogło nam się zdarzyć, rzeczywiście. Pierwsi w Polsce nie byliśmy, byliśmy pierwszą firmą, która zaczęła działać na skalę Polski. Także tak się rozpoczęła ta przygoda od działań w Poznaniu, od, tak jak powiedziałeś, krojenia marchewki na kuchni, od rozwożenia diet Fiatem Pandą, od szalonych przygód, których mógłbym tu wiele przytoczyć, ale aż tyle czasu nie mamy. Aczkolwiek wiele rzeczy trzeba było na początku połączyć, bo wiadomo, że nie zaczyna się w dużym zespole, tylko zaczyna się w jak najmniejszym zespole. Bardzo fajne jest to, że dzisiaj osoby, które ze mną rozpoczynały ten biznes, również są w Body Chiefie. Jeden z chłopaków jest szefem działu logistyki, drugi... Był w tej pandzie? Drugi... Ile tam jeździliście? Tak, bo my maluchem mieliśmy w przejściu na AWF z Wronek. Był w tej pandzie, także rozwoził tą pandą, kupował kolejne pandy i tak, tak rósł w siłę Body Chief na tych pandach. A szef kuchni jest dzisiaj takim master szefem, który także gotuje, który testuje wiele, wiele posiłków i nadal jest w zespole, co uważam za duży sukces, bo bardzo cenię sobie pracę z ludźmi, tymi, którzy rozpoczynali, ale także tymi, którzy nadal są i po prostu tworzą zespół Body Chief. To też jest tak, że Body Chief, ok, catering, ale zanim, bardzo, czy taki okres trudnych decyzji, nie będzie kariery zawodowej, trudna decyzja, kończymy zabawę z piłką, ale też nie od razu z dnia na dzień, z miesiąca na miesiąc wszedłeś w catering, obudziłeś się, wsiadłeś do pandy i zacząłeś kroić marchewkę, tylko jeszcze miałeś taki przedstęp przedsiębiorczości, biznesu, prowadzenia. Dokładnie, tak. Miałem przetarcie w biznesie w postaci innych tematów, czy to turystycznych, czy
czy chociażby w temacie dyskotekowym klubu byłem, na Starym Rynku w Poznaniu. Tak, byłem raz, także, zapowiadało się dobrze, ale ktoś nie poczuł. Okej, ja nie pamiętam, ale najważniejsze, że ty pamiętasz, że byłeś. Ja jedną wizytę pamiętam, gościnnie. Okej, na pewno było wesoło, tak, gdzieś tam przechodziłeś. Na tak, pewno. To była ta godzina, że już musiałem iść do domu, bo na drugi dzień trzeba było wstać do roboty na trening, dokładnie. W każdym razie, tak, było to przetarcie biznesowe i ono na pewno też czegoś nauczyło, także szukałem powiedzmy tego momentu, tej odpowiedniej siebie, ścieżki. Siebie w biznesie. Tak, i na pewno ten catering dietetyczny to z racji swojej struktury, z racji swojej specyfiki był czymś, w czym się odnalazłem, bo pozwolił na pracę zespołową, ale też wokół tego pudełka, do którego codziennie wkładamy nasze ugotowane posiłki. Można robić oprócz tego wiele innych fajnych rzeczy lifestyle'owych, które podobają się klientom i tworzyć tą markę właśnie w taki sposób, aby marka dobrze się ludziom kojarzyła w Polsce, także za granicą, bo jesteśmy także w Berlinie, w Londynie, działamy tam z naszymi franczyzobiorcami, także staramy się wciąż rosnąć w siłę. Tak, i tutaj widzę ten fundament sportu, gdzie my się poznaliśmy, gdzie się złapaliśmy, gdzie ty również egzystowałeś. Czy to jest tak, że ta szatnia piłkarska, ta świadomość sportowa, bo pamiętam cię mimo tego fast foodu jako profesjonalistę, czy rzeczywiście, czy to wyszło, ten catering i budowanie, to wyszło przez pryzmat piłki nożnej, no bo to już wtedy wiedzieliśmy, że trzeba się prowadzić, trzeba się odżywiać, tak, trzeba być tak, jak najlepszym w każdym obszarze. Czy to był taki też... Jasne, na pewno grając w piłkę, jak wiesz, trochę tej świadomości nam brakowało i na pewno... Mi nie, w ogóle. Nie, oczywiście mogę to potwierdzić, chociaż dzisiaj możemy już być, możemy mówić otwarcie, aczkolwiek wiemy, że były lepsze, gorsze momenty. W każdym bądź razie na pewno byłoby też łatwiej, gdyby wtedy na polskim rynku był taki produkt i można by było wspomóc się produktem w postaci cateringu dietetycznego. Ale tak jak powiedziałeś, trzeba było podjąć tą decyzję, która nie była oczywiście łatwa, bo całe życie człowiek marzył o tym, żeby w tą piłkę grać na wysokim poziomie. Aczkolwiek granie w piłkę pomogło na pewno, ponieważ... Szatnia cię czegoś nauczyła? Tak, na pewno. Widziałeś później tą zależność, szatnia, a body chief? Generalnie praca zespołowa to jedno, wytrwałość to drugie. Może to są trochę takie slogany, aczkolwiek to się cały czas... No, to jest wartość. Dokładnie, to się cały czas przejawia w działaniach biznesowych i myślę, że jeżeli chodzi o sport, to on uczy i pokory, i wytrwałości. Tak. I myślę, że... Cierpliwość. Dokładnie. Wiele biznesów zaczyna się w różny sposób. My mieliśmy to szczęście, że akurat popyt na body chiefa, na catering dietetyczny ogólnie rósł i na pewno na tym korzystaliśmy, bo mogliśmy rozwijać się na kolejne miasta, poszerzać ten nasz obszar dostaw i robić wiele innych rzeczy dookoła, które ten biznes wspomagają. Aczkolwiek jeżeli chodzi o taką wytrwałość w dążeniu do celu, to było to, co zdecydowanie się przydało, bo to jest, myślę, coś, co przydaje się w każdym biznesie. Tak, to nie przypadek, że się lubimy i mamy to samo imię, bo wyznajesz te same wartości i zasady. Nawiązaliśmy do piłki, fundamentów, wytrwałość, determinacja, porażka, sukces. To jest życie piłkarza, co tydzień mecz i można od porażki do sukcesu kroczyć. To przeżyliśmy i wspomniałeś bardzo istotną kwestię team spirit, team building, czyli zespół. Podkreśliłeś to parokrotnie. Ja również dzisiaj, tworząc zespół Baltinu, mocno nakierowuję się na właśnie ten aspekt. I czy to jest taki papierek lakmusowy body chiefa? Ludzie? Tak, myślę, że tak, bo oczywiście każdy jest inny, ale ja jestem osobą, która uwielbia pracować w zespole. I... Zauważyłem, doprowadząc ciebie w Tarnowiterno Podwórne, jesteś pocieszny. Wziąłeś karnego i strzeliłeś, a nie miałeś tego robić. Zgadza się, warto o tym powiedzieć, że mieliśmy jeszcze okazję grać. A ja tego ci nie wybaczyłem. Nie tylko tak w Lechu Poznań. Aczkolwiek taka jest prawda, że ta praca zespołowa się przydaje. Ja bardzo sobie cenię pracę z ludźmi, bo uważam, że nie ma czegoś takiego, że samemu dochodzi się do wszystkiego i są potrzebni ludzie, którzy także
chcą osiągnąć ten sukces, którzy patrzą w tym samym kierunku, w którym patrzę ja. I cieszę się, że mogę z takimi ludźmi pracować, bo pracuje się łatwiej, pracuje się przyjemniej i mogę śmiało powiedzieć, że ta praca jest przyjemnością, bo taka po prostu jest, a uważam, że praca może być przyjemnością, tylko trzeba się znaleźć w odpowiednim miejscu, z odpowiednimi ludźmi i w odpowiednim czasie. Tak jest. Ludzie tworzą dla ludzi. Tak wygląda Body Chief, tak wygląda Baltin. Moi drodzy, dzisiaj kluczowa myśl to zespół. Jeżeli chcecie kreować siebie, budować swoją markę, ale też budować biznesy, pamiętajcie, że siła w zespole. Dziękuję, Marcin, za spotkanie. Dziękuję bardzo.